Kwarantanna, brak siłowni, jedzenie na mieście, szczepionki, przebranżawianie się. Z waszych połączonych mocy powstałem ja. Pandemiczny dom. Cześć, witam was moje fany. Witam fanów. Czy można powiedzieć fanów pandemii? Nie wiem, może tacy są, ale to chyba mają mnie po kolei w głowie, ponieważ dziś spotykamy się w podsumowaniu, wielkim podsumowaniu, oczywiście nie pandemii, chociaż po cichu liczymy, że ta faktycznie już dziś powoli dobiega końca, ale podsumowaniu moich mocków pandemicznych, jeżeli chodzi przynajmniej o dom, bo kto wie, może przypuszczalnie jeszcze na jesieni wróci seria pandemiczna, zobaczymy jak to się wydarzy, jak to będzie ze szczepieniami i tak dalej. I tak dalej. Długo obiecywany konstrukt w końcu powstał. Jak wiecie, od dłuższego czasu budowałem tutaj kosteczki 8x8, które gdzieś tam symbolizowały każde jedno pomieszczenie, a każde też jedno pomieszczenie symbolizowało też jakąś sytuację odnoszącą się do pandemii. I obiecywałem tam również, że kiedyś w końcu te klocki złączę, w sensie te jakby pojedyncze pomieszczenia połączę i powstanie z tego jeden wielki dom. No i ta chwila właśnie nadeszła teraz. Faktycznie kilka zmian tutaj też musiałem dokonać, o czym zaraz. I teraz tak, nie będę się tutaj nie wiadomo jak też skupiał na tych pomieszczeniach, mając na uwadze to, że w każdym momencie możecie sobie kliknąć chociażby w moją playlistę Pandemiczny Moc, która wyświetla wam się właśnie teraz, ta playlista, i tam macie każde pomieszczenie poświęcone mu kilkanaście, przynajmniej kilka minut każdemu. Jednakże będę tutaj też oczywiście jakoś na szybko to omawiał i też omawiał będę różnice i nowości, jakie tu powstały. Bo jak widzicie, kilka nowości powstało. Powstało przede wszystkim tu fragment chodnika, czy z jednej, czy z drugiej strony. Tutaj się niestety tego nie dało zrobić, bo no bo cóż to dużo gadać, no wtedy by się dom nie otwierał, a on się otwiera. Zaraz o tym wam oczywiście pokażę. Tutaj powstał również kawałek plaży i to w ogóle to nie jest tak naprawdę koniec tego mocka, w sensie zostańcie do końca, bo jeszcze takie postscriptum tutaj się znajdzie, poszerzenie plaży, chociaż niektórzy z was mogą się domyślać. Niestety chcąc zachować swoje nowe niebieskie tło, muszę, widzicie, czasem tu macie w narożnikach takie białe elementy, ponieważ no to tło jest zbyt małe do tak dużych mocków, ponieważ ja rzadko robię tak duże mocki, ale narzekaliście, że chcielibyście czasem coś większego na moim kanale, no to proszę. Jednakże nie traćmy czasu i może zaczynajmy po kolei. Jeżeli przyjrzymy się z zewnątrz, no to widzimy przede wszystkim co? Widzimy tutaj brak siłowni zaowocował tym, że ludzie chcący jednak jakiegoś sportu zaznać, bo nie tylko oczywiście siłowni, pamiętajcie też również jakby są zamknięte ogólnie obiekty sportowe, zaowocował tym, że syn sąsiadów troszkę się nudząc wykopał sobie gdzieś tutaj dziurę w ziemi, by rurę rozwalając zrobić sobie taki strumień, by prawda mógł się spełniać swoim hobby, jakim jest surfing. Z racji tego, że nie ma gdzie tego robić gdzie indziej, zaczął to robić od w ogródku sąsiadki, oczywiście nie zadając jej wcześniej pytania, czy może czegoś takiego w ogóle dokonać. W mocku jeszcze była taka sprawa tajemniczej kości tam zakopanej, jednak ona szybko się wyjaśniła, ponieważ zaraz obok jest grill. Jak bowiem wiemy, restauracje również są zamknięte. I oczywiście można by powiedzieć, przecież można było brać na wynos, ale sami przyznacie, że to absolutnie nie jest to samo. Wielu z nas musiało się przestawić na większe gotowanie w domu, czy po prostu na jakieś kombinowanie. No i tak samo musiał przestawić się nasz tor, który po prostu gdzieś tam lecąc po drodze zgłodniał. On był nauczony do innego życia, lądował, brał co chciał, jadł gdzie chciał i tak dalej, a tu nagle taki ząk. No więc w związku z tym zaczął sobie grillować samodzielnie, po prostu lecąc gdzieś tam po niebie, stwierdził, że jest głodny, wylądował. Akurat wylądował u naszej gospodyni, no i stwierdził, że rozpali sobie grilla. Jak jednak widać, grill rozpalany od błyskawic pali się zbyt szybko. W związku z tym już tutaj unosi się dym jakże srogi nad tymi kiełbaskami, aczkolwiek też wiecie, to pewnie spowodowane jest też ich składem, który pewnie jest, no jak widać, mocno chemiczny, skoro aż takie jakieś zielone dymy tutaj z naszych kiełbas i z naszych tutaj nóżek się unoszą. Także chyba to nie do końca będzie zdrowe, no tak samo jak i sama pandemia. I zapowiadałem również feature, że dom się będzie otwierał, także zróbmy to. I patrzcie, tutaj tym jednym klockiem zabezpieczam, by nie otwierał się niepotrzebnie i w tym momencie dom nam się otwiera na dwie równe połówki. Przejdźmy więc do tego, co się dzieje w środku.
Mamy tutaj wejście do samego mieszkania, które wygląda w ten sposób. Faktycznie na moczku tutaj był strażak, go aktualnie nie ma, bo ileż można jeść te lody, prawda? Przyszedł gość, sprzedał lody, co miał, no i prawda, sobie poszedł. Jak widzicie, tam macie schowek jeszcze na parasolkę, jakieś siedzisko. Tak jak mówiłem, zapraszam was do oddzielnych moczków, nadróbcie sobie tam oglądanie tego wszystkiego, a nie tutaj. Mamy również tutaj kuchnię, gdzie powstał przede wszystkim, co widać, stolik zrobiłem dla silnej, niezależnej kobiety. W ogóle bardzo ważny jest jeden temat jeszcze. Ja w ogóle to musiałem zamienić. Początkowo ten dom wyglądał troszkę inaczej. Mogliście zauważyć, pewnie to mówiłem podczas tworzenia mocków. Mianowicie tu na lewo miała być łazienka z wyjściem tutaj, a to miało być połączone bardziej z salonem. Musiałem jednak to zmienić, głównie przez górę, ale o tym zaraz. W kuchni, jak widzicie, jest nasz Zane. No bo tak jak mówiłem, tutaj, prawda, kryzys wywołał to, że jakby w świecie ninja zabrakło pracy dla ninjów. On musiał się więc przebranżowić i zmienił, prawda, pracę na hydraulika, złotą rączkę, ponieważ dosłownie ma złote rączki, zaczął u ludzi wykonywać proste prace w zamian za pieniądze, oczywiście, by jakoś ten okres przetrwać. No jest to chyba taki scenariusz, który dziś każdy przynajmniej o kimś słyszał, kto tak miał, o ile sam taką osobą nie jest, czego bym oczywiście nie życzył. Jeżeli zajrzymy sobie na górę, no to tutaj zobaczymy, jeżeli wyjdziemy po schodkach, które są tutaj zrobione w ten sposób, zobaczymy, że na górze mamy, no właśnie, nielegalne zgromadzenie. A te nielegalne zgromadzenia są takie, że wiecie, jakby wybrzydzać nie do końca możemy. No to tutaj spotykały się takie kuriozalnie dwie różne osoby, jak mroczny, prawda, ninjagowiec z różową, prawda, panią. Postanawiałem sobie grać w planszówki, no bo cóż też można tutaj robić. Tutaj znowu dodałem też kwiatuszka, żeby było ładniej i jakoś weselej, bo poza tym tak tutaj było smutno i pusto, dosłownie, w tym narożniku. Dodałem więc kwiatuszka i tak jak mówię, musiałem to początkowo zmienić, bo jak wiecie, tutaj te góry budowałem jednak jako gotowe ósemki, w związku z tym, jakby, że dom miał się rozdzielać i początkowo, no właśnie, to miało być w ogóle bokiem, bo początkowo, żeby wam pokazać, miało być tak, że ten balkon miał być tu z widokiem na tą stronę, ale w tym momencie dom bym się nie mógł w tą stronę rozgałęziać. Mogłem oczywiście zrobić, by rozgałęział się inaczej, ale byłoby to zdecydowanie zbyt dużo roboty, w sensie łatwiej byłoby pozmieniać tutaj te wnętrza, niż całość to przebudowywać i tutaj zmieniać. Jeżeli spojrzymy na drugą część strychu, co tutaj dostaniemy? Ano koncerty, to jest również coś, czego w tej pandemii nie uświadczymy, ale nasza silna i niezależna kobieta, ma prawda pieska, postanowiła sobie takie koncerty samodzielnie w domu robić. Zrobiła swojemu pieskowi scenę, zrobiła mu tam, jak widzicie, oświetlenie, są również nutki i w tym momencie, siedząc sobie tutaj w tej części z gośćmi, grając w planszówki, jakby nie ma problemu, że nie dzieją się tutaj te koncerty, aczkolwiek oczywiście ich jakość jest zgoła inna niż tych prawdziwych, oczywiście wciąż lepiej niż koncerty online. No i jest jeszcze balkon, więc właściwie znów musimy wyjść na zewnątrz. Jak wiecie, również tutaj, prawda, kwarantanny i inne siedzenia w domu powodują często, że nasza jakby kreatywność jest pobudzana, albo po prostu nuda nas zmusza do różnych rzeczy. No i silna i niezależna kobieta w tym momencie otwarła sobie kanał na YouTube. Otwarła sobie kanał dla silnych, niezależnych kobiet, gdzie otwiera słoiki. Zresztą pokazywałem wam to już na filmie poświęconemu temu fragmentowi. Ona ma piękny kanał o silnych i niezależnych otwieraczkach słoików i dzięki niej wiele kobiet może sobie kupować bez obaw słoiki, bez obaw, tak jak mówię, że ich nie dadzą rady odkręcić. Super kanał, brawo, silna i niezależna kobieto. Wróć mi jednak z powrotem do domu. No bo zostało nam jeszcze dolne piętro. Dolne piętro, gdzie już czeka na Sofię lekarz ze szczepionką, ponieważ tak się porobiło, że w pewnym momencie, gdy zbyt mało chętnych było do szczepienia się, lekarze sami zaczęli chodzić po domach, pukać i samodzielnie tą szczepionką, prawda, szczepić ludzi. Tutaj te punkty jakby zbiorcze odeszły do lamusa, no bo po prostu, tak jakby, nie sprawdzały się, już nikt się nie chciał szczepić, a wszedł obowiązek szczepienia się i w związku z tym każdy musiał być zaszczepiony, więc żeby nikt nie uciekł tutaj, prawda, oni chodzili po domach. Mamy jeszcze również łazienkę tutaj, tak naprawdę, chociaż ciężko będzie do niej zajrzeć teraz, a tak naprawdę nie chcę też tego domu demontować, bo on będzie mi oczywiście stał długo, długo mi teraz będzie stał na pamiątkę po pandemii, mam nadzieję, ale jeżeli się tu przyjrzycie, zapraszam was do poznania kolegi, który, no właśnie, a propos jeszcze siłowni, musimy wrócić. Kiedyś miał karnet na siłownię, a że kupił tanią kawalerkę bez łazienki sobie, bo chciał zaoszczędzić, no to kąpał się właśnie na tej siłowni, z racji, że chodził tam codziennie. W momencie, kiedy zostały zamknięte nasze siłownie, no to musiał gdzieś sobie poradzić, no i zapukał do sąsiadki, czy może ona nie pozwoli mu się u siebie kąpać. No pozwoliła, bo to dobra kobieta jest, korzystać ze swojej łazienki, no i tym oto sposobem tutaj nasz jegomość kąpał się właśnie u niej. Zajrzyjcie koniecznie i nadróbcie sobie tego mocka. No
No i tak ma się ten nasz obraz całej pandemii. Jak widzicie, kilka najważniejszych scen, bo oczywiście nie wszystkie zostały tu w tym domu zawarte. Co by się jeszcze tu mogło znaleźć? Pewnie dużo, prawda? Foliarze i tak dalej, pewnie też gdzieś można byłoby ich tu upchać, czy wiele innych sytuacji, które działy się w okresie pandemii. Czy one wrócą? Nie wiem, ale chciałbym, by nie wróciły. I chciałbym wam też na koniec jeszcze jedną rzecz zaprezentować, prócz oczywiście całego domku, takie małe postscriptum. Ponieważ możecie, wiecie, mieć jakieś takie złudne wrażenie, że oczywiście my sobie tu śmieszkujemy, sobie żartujemy trochę z tej pandemii, a nic bardziej mylnego, moi drodzy. Dlatego takim klockiem podsumowania chciałbym tutaj dodać co jeszcze na koniec, a jest tym nic innego jak, no właśnie, tutaj Krzysztof Krawczyk, który niestety no, nie przetrwał tej pandemii. I jest to takie, mówię, podsumowanko tego wszystkiego, że tak naprawdę my nie żartujemy sobie absolutnie z tej pandemii. Po prostu to jest, wiecie, w tych smutnych jednak czasach te klocki mnie przynajmniej osobiście rozweselają. Ale wiecie, pamiętajmy jednak, że to jest poważna sprawa, poważna pandemia i wiele ludzi niestety odpłynęło tym statkiem, którym już nie wróci, jak chociażby jeden z moich ulubieńców muzycznych, Krzysztof Krawczyk, moi drodzy. Dlatego trzymajcie się zdrowo, dbajcie o to zdrowie i dbajcie przede wszystkim o osoby starsze, które też przede wszystkim są bardziej narażone, szczególnie, że w naszym kraju ta śmiertelność jest większa niż procentowo gdzie indziej. Moi drodzy, także mam nadzieję, że to koniec pandemicznych mocków, ale zobaczymy, czy wrócą na jesieni, czy nie. Mam nadzieję jednak, że wy wrócicie na mój kanał. Mam nadzieję, że wy jednak będziecie tutaj ze mną na stałe, dlatego subskrypcję już kliknęliście, by nie przegapiać tych filmików. Ja wam bardzo dziękuję i życzę miłego weekendu. I tak jak mówię, tutaj tymi klockami się bawimy, by trochę o tym nie myśleć. Tak samo nie myślcie może o tej pandemii w ten weekend i życzę wam, byście przynajmniej przez najbliższe wakacje o niej myśleć nie musieli. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bye!